Miałem nie nagrywać filmiku żadnego, ale pewna osoba mnie zainspirowała do tego, żebym jednak nagrał jakiś filmik dzisiaj. Podjechałem do kontenera tam zebrać te organiczne odpady, żeby sobie ściółkować tutaj teren. No i patrzę, jakaś kobieta podchodzi w masce, no bo przecież panuje wszędzie zaraza. I z workiem wielkim i z wielkim trudem próbuję z tego worka wyrzucić jakieś odpady, tam drobno posiekane maliny. Akurat w jej wypadku i trochę trawy. Więc tak myślę, dobra, tym razem się nie odezwę, nic nie powiem, nie będę tego komentował. I sobie myślę, ile trudu ona musi w to włożyć, żeby naładować do worka, przynieść to, wypakować z trudem. I tylko po to, żeby było gorzej, no bo mogłaby zostawić to, przecież jest jesień, to i tak nie będzie w zimę, przecież na działce siedziała. Mogłaby to zostawić na ziemi, gdzieś udeptać w kupę jakąś, przyjść na wiosnę i to już tam by była tylko ciemna kupka. Wizualnie by to nie przeszkadzało i by pod spodem była lepsza ziemia, no ale nie, no teraz ludzie zgarniają liście, co niektórzy w ogóle jeszcze palą później na wiosnę, to już jest w ogóle palenie kompostu, to już zajebista idea, super, normalnie później narzekanie, że ziemia ubożeje, to jest po prostu... Nie wpadłbym na to, geniusz. Zamiast zostawić na jesień te liście i tak w zimę nie będą chodzić na działkę, a do wiosny one ściemnieją. Tam niewiele z tego zostanie tak naprawdę. Na wiosnę szybko się rozłożą i wybije nowa, świeża zieleń przez to. Ale nie, najwidoczniej ludzkie poczucie estetyki jest tak wrażliwe, że nie może wytrzymać widoku liści. To chyba jest obrzydliwe po prostu dla nich. Patrzcie, tutaj mam liści pełno, świeżo nasypanych, a i tak po tygodniu ściemniały, już mają kolor ziemi powoli. I czy to taki straszny jest widok? Czy to jest straszny widok? To jest gruba warstwa, tam jest nawalone pod spodem jeszcze mnóstwo, wiem, że jest zapadnięte, bo się zapadło, ale jest grubo, bo to się zapada wszystko szybko. No i tu jest mnóstwo odpadów organicznych, z tego naprawdę ponad tona jest tego mnóstwo, ogromna ilość. I ja to przywożę, żeby ulepszyć ziemię, a inni pakują do worka plastikowego, zanieczyszczając planetę, no bo trzeba wyprodukować worek, tak? Do tego jest potrzebna fabryka, zużyć zasoby, później ten worek rozkłada się parę tysięcy lat, rozedrze się na kawałki, będzie gdzieś fruwał, no bo w procesie transportu się rozedrze, wiatr to wywieje, albo gdzieś ugniotą to na wysypisko i przyczyniamy się do zła w ten sposób. Wysilając się, to jest najgorsza głupota, że się wysilamy po to, żeby było gorzej. Dlatego robię ten filmik, bo po prostu nie rozumiem tej logiki. To znaczy, ja rozumiem chyba tą logikę, po prostu... Znaczy nie rozumiem, nie, cofam. Po prostu ludzie chyba tak podejrzewam, bo to jest ludzkie myślenie. Trzeba posprzątać liście, no bo to jest brud, tak? Bo to gnije. A jak ktoś gnije, to trzeba to posprzątać. Pewnie lepiej było jeszcze odkazić jakąś chemią, no bo tam zarazki są przecież, nie? W ziemi są bakterie, no to trzeba wylać chemię najlepiej. Może niedługo będą dezynfekować glebę, no bo tam mogą być zarazki niebezpieczne. No ale dobra. Jako, że wszyscy zamiatają liście do worków, to jest normalne. To, skoro coś jest normalne, robimy coś powszechnie, no to znaczy, że trzeba to robić, bo to jest normalne. Taki człowiek widzi, że w mieście na przykład zamiatają liście do worków plastikowych niestety, zamiast do kartonowych worków, które się rozkładają, ale nie, do plastikowych, żeby było gorzej. Zgarniają liście i gdzieś wywożą. No bo przecież nie mogą zostać liście sobie zgnić, tak? Jeszcze rozumiem, jak ktoś o trawnik dba i chce z tego trawnika zamieść, żeby mu ta trawa nie obumarła. A i tak nie obumrze, bo... Ja tutaj specjalnie nasypałem pełno liści na swoją trawę, żeby pokazać, że we wiosnę ten trawnik będzie w porządku, bo te liście zginą. Ale nie, oni zbierają nawet liście w miejscach, gdzie nie trzeba dbać o trawę, gdzie trawnik i tak jest zaniedbany, i tak tam chwasty rosną, to i tak zbierają liście. Rozumiecie? To jest tak bezsensowne, jak sprzątanie ziemi. To tak jakbyś wziął... O, ziemia jest brudna, bierzesz zmiotkę i czyścisz ją. Szmatkę i czyścisz. To jest dla mnie tak głupie. To tak jakbyś chciał umyć ziemię. Wyczyścić ziemię. Przecież ziemia sama w sobie jest brudem pewnego rodzaju.
życiodajnym, tak? No ale dobra, widocznie jestem geniuszem i tylko ja na to wpadłem i niewielka ilość osób, bo ta koncepcja, którą przedstawiłem, jest zbyt ciężka do pojęcia. To jest po prostu, to wymaga geniuszu widocznie. Nie wiedziałem, że jestem geniuszem. Myślałem, że to jest proste do zrozumienia, to co teraz mówię. Ale okazuje się jednak, że nie jest, że jestem geniuszem. Nie wiedziałem. Cieszyłbym się. Myślałem, że fajnie jest być geniuszem, ale nie, nie jest fajnie być geniuszem, bo musisz patrzeć na to wszystko, co cię otacza, a to boli, jak jesteś geniuszem. Oczywiście nie spodziewałbym się, że jestem geniuszem, patrząc na swoją prezencję, słownictwo, to jak moje życie się potoczyło, no to w ogóle to nie wskazuje na żaden geniusz, ale jednak się okazuje, że jestem geniuszem, no kto by myślał? Naprawdę życie tak zaskakuje czasami człowieka. Ja taki prosty człowiek z pozoru, który nie umie się wysłowić, ma zerową prezencję, w ogóle jakiś szary wygląd, co za koleś, kim ja w ogóle jestem, tak? Ale mimo wszystko, taki prostak jak ja, wie rzeczy i dostrzega rzeczy, których większość ludzi nie dostrzega. Które większość ludzi nie dostrzega, widzicie, nawet nie umiem się wysłowić. Jak to jest możliwe? Nie potrafię tego pojąć. Naprawdę, nie robiłbym tych filmików. Nie miałbym czelności tego mówić nawet, gdyby nie ten fakt, co właśnie powiedziałem teraz, że wychodzi na to, że jestem geniuszem, bo dostrzegam rzeczy, których inni nie dostrzegają. Nie mogę normalnie. Nie wiem nawet, jak to podsumować. Ale nie mogę ogarnąć tego, że taki koleś jak ja, taki prosty z pozoru, dostrzega rozwiązania na fundamentalne problemy świata. Nie mówię tylko o tym filmiku. Mówię ogólnie o reszcie filmików. Jak to jest możliwe? Ja tego nie pojmuję. To jest jakaś kpina po prostu. To igra ze mną i z moim umysłem. Nie ogarniam tego. Dobra. Na tym skończę ten dziwny filmik. No. To by było na tyle.